Usunąłem sporo zagrożeń z tego rejonu. Myślę, że warto wziąć się za tę misję główną, Kamień Widzenia. Ta część jest oczyszczona, ale tu cały czas przybywa tych kapitanów. Nieznany, nieznany, nieznany. Myślę, że polowanie na nich w tym momencie mija się z celem. Rzućmy sobie okiem na armię. I co jednego zabije, to zaraz się na jego miejscu pojawia kolejny. Więc takie polowanie na nich chyba kompletnie bez sensu jest, przynajmniej teraz. Ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w niedalekiej przyszłości będę w stanie przejmować nad nimi kontrolę. To mi chyba pozwoli zbudować armię solidną. Taki jest plan. Tak czy inaczej, ta zewnętrzna część miasta jest w miarę oczyszczona, wewnętrzna, bezpieczna. Zobaczymy zatem, co tam w środku na nas czeka, nie? A jakże? Kamień widzenia. Czy ja mam przygotowany nabój jakiś? Niewiele. There's no time. We can only take the most value. We're taking everything. Idrin, sacrifices must be made. We'll not sacrifice our past to fear. Ho there. Who are you? Baranor, this is the ranger I was telling you about. You've spilled much blood for Minasitha. We didn't even know your name. Talion. Gondor thanks you, Talion. But we need all warriors at the gate. Well, the Uruks seek the Palantir. They will not stop until it is theirs. Where is it? My father has hidden it. There's nothing safe, hidden or otherwise. The Uruks will tear this city apart to find it. These are desperate times. But we will not surrender, and we will not fall. We cannot. Ważna sprawa, co? I will not let this city fall. Then we must obtain the Palantir. It is the only way. O kurde. Dobra, udało się wybiec. Kto tu tak podle łupie w nas? Tak jest. Wyssajmy go trochę. I tego też potrzebuje życia. That was only the beginning. There'll be more. We have to find out what we're dealing with. This way. Prowadź, Idril, prowadź. We'll be able to see the entire lower city once we get there. Dobrze. Lećmy za tym szaleństwem. Holender. Nie, nie, Talionie, nie tutaj, nie tutaj. Ten się cały czas, kurde, pod nogi pas pakuje. No.
No, nie ma żartów, co? The city can't take much more. I'll handle the siege beasts. Baranor and I can manage here. Serio? Zajmę się tymi bestiami? We must commandeer one of the siege beasts. Well, this should prove interesting. Holender. Trzeba ją będzie poobijać, to jest akurat oczywiste, ale... Szybciej ruszają te łajdaki niż... Dobrze. Nie spodziewał się koleżka. Ruch cienia. Naciśnij A podczas skoku, by wykonać podwójny skok. To mi się podoba. Zdecydowanie. Ma to swoje ograniczenia, jak widzę. Ale przydałby się odrobinę większy zasięg. Słowo daję. Biegnijmy do celu. Też tu po drodze mam coś ciekawego. A, muszę się spieszyć. If Minas Ethel falls, then it will only be a matter of time till they find the Palantir. I was thinking of Goggle. Kurde, odruch. Trochę za blisko byłem, a chyba zdążyłem w miarę. These hordes are endless. Sauron's armies have grown massively. A conventional victory against him will not be possible. We must secure the Palantir. He's shooting at us! Get out of here! Before that thing sends you back to the van! Dobra, dwa strzały, żeby załatwić tą szkaradę. Tych bym chętnie pogonił. Dobra. Zmiękli, co? Attack will surely follow. We should return to the upper city, check on Idril and the others. It's not enough for them to destroy us. They wish to wipe away our history. At least they don't have the seeing stone. The gates are holding. These relics were my life.
father was right. We must salvage what we can and leave. You have a valuable weapon. The Seeing Stone gives you sight over your enemy. Use it. It is too dangerous. The Palantir is poison to men. None can withstand its influence. I can. Men before you have thought the same. And if I'm wrong, I will fail as they have failed. But if I'm right, we win this war. Then I will find my father and speak to him. She will hold you to your oath, Ranger. Poprzednia misja odblokowała nam nową lokację, Sirith Ungol. Twierdza Mroku, poziom 131, cokolwiek to znaczy, jeszcze nie jestem do końca pewny. Tak czy inaczej, pójdziemy sobie teraz szlakiem zadań fabularnych, odblokowując po kolei następne rzeczy. Walka z bossami, którą bardzo mocno uskuteczniałem na pierwszych nagraniach, na razie idzie w odstawkę, bo wygląda na to, że odblokowywanie tych misji daje znacznie większy progres i znacznie więcej możliwości. Wygląda na to, że zabijanie tych bossów nie jest jeszcze teraz konieczne, chyba że okaże się, że dojście do tego punktu jest niezwykle mocno utrudnione, ponieważ są tutaj przeciwnicy i trzeba się ich wyeliminować. O kurde. Gdzież to jesteśmy? To miejsce wygląda... Wow. A co on tutaj? Bo jakiś biegacz był. Dobra, tak czy inaczej musimy odblokować miejsce do szybkiej podróży. Zachowajmy ostrożność. Oho, Chryste. Ishmoz. Zaczyna się robić mocno niepokojąco. Tam jest jakiś... Spróbujemy sobie podejść tam po prostu. Nowy wróg, Graugi. Graugi są potężnymi bestiami, które można pokonać jedynie dzięki wzmożonym wysiłkom. Traf ryczącego Grauga w głowę naładowanym strzałem, aby go ogłuszyć. Jak mam go gdzieś, tego Grauga? Niech inni się z nim bawią, nie? Widzę, że orki mają zajęcie. Mają tu ciekawsze rzeczy do roboty. Jak chociażby odblokowanie tego szaleństwa. Ale będziemy mieli na uwadze to, że tego dziada trzeba trafić w głowę. O, Holender. Artefakty gondorskie. Jest dużo rzeczy, które można by było znaleźć. Artefakty. One mnie nie interesują tak bardzo. Te wierszyki też niespecjalnie. Ale trzeba się przejechać jeszcze po tym świecie. Może z innej lokacji? O, mamy coś. Z innej wieży może łatwiej będzie namierzyć. O, bardzo dobrze. Znowu gondorski. Jeszcze jest jedno miejsce, które... O. Kurhany. No dobra. Tu mamy bossa na 5. poziomie. Kusi trochę, żeby się nim zająć, ale... Spróbuję się przemknąć po prostu tędy. Do miejsca zadania. Może po drodze... O ten
Ithidilin? Zahaczymy? Daleko nie jest, na to wygląda. Shit, za daleko. Chyba sobie poradzili z tym wielkoludem. Oby się w tą beczkę strzelić, ale za mało ich tu jest. Które chcemy sprawdzić, co? Bez mojej bijatyki? Chyba nic z tego nie będzie. Gule! Jeśli gulom uda się wycofać do swoich gniazd, powrócą ze śmiertelnie niebezpieczną królową guli. Królowe guli są silniejsze i wytrzymalsze od zwykłych guli, a do tego osłabiają wrogów za pomocą trucizny. I oni walczą ze sobą, nie? Orkowie chyba nie przepadają za tymi szkaradami. Uła. Bardzo mi się podoba, że tutaj są takie interakcje między tymi... O. To pozwala... odkryć słowa i potem wiersze i takie inne rzeczy. Holender. Strasznie dużo tego towarzystwa tutaj, co? Zawsze jest jakiś straszny zamęt przy wchodzeniu na przeszkody. Padł? Padł. Spróbujmy podejść jeszcze bliżej i przemknąć się przez tych... Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda armia w tym rejonie. O rany boskie. Cała masa szkaradników, co? Czekam cały czas na ten moment, kiedy będę mógł przejmować kontrolę nad orkami i przyłączać je do swojej armii. Wtedy zacznie się zabawa. Dlatego też nie chcę polować tutaj na nich tak ostro. Szkoda zachodu, po prostu. Jest jeden, którego moglibyśmy posłuchać, znaczy przesłuchać. Ale to wywołałoby zdecydowanie za dużo zamieszania. Tu są jakieś korytarze w tej lokacji. To oznacza, że trzeba będzie pójść tym korytarzem i przebić się przez cholerny posterunek. Hmm.
Nie zwracaj uwagi, kolego. Ale licho. O, Holender. Gule. Już tam jakaś bestia też szaleje. Załatwieni, co? Kurde, tyle wrogich sił tutaj. Tu są trzy patrole. Posterunek. Holender. Wywab dowódcę posterunku zabijając falę wrogów. Holender. Spróbujemy. The alarm is little more than a call for help and a cry of terror. Did you hear that? In your last place, this grave is killing our guests. Holender. Tu strzały gdzieś widziałem, a nie potrzebuję. Przyjrzyjmy się tej lokacji. Ściągnijmy ich tutaj. Lender, to trochę mnie kosztowało też życie. Kurde, ci tarczownicy się nieźle bronią. Cholera. No nic, to wszedłem surowo w to miejsce. To jest najgorsze, co można zrobić. Jak się okazuje, trzeba było się dowiedzieć trochę więcej na jego temat, ale przynajmniej wiem. Więc istnieje duża szansa, że poniosę solidną i srogą porażkę. Ale skusimy tutaj. O cholera. Bardzo dobrze. O rany boskie. Moja żona mnie wzywa. O Jezu! To wrócę do tego za chwilę. Tylko potrzebuję twojego życia, przyjacielu. A! Przy okazji, tamten został zabity. Dobra, muszę iść żonę ten, ale... Załatwiony, kurde, przez potwora. W ogóle bez... Więcej szczęścia niż rozumu. A może dobra koordynacja? Zobaczyłem, co się dzieje. Załatwiłem sprawę, nie? A jakże. Rozbiliśmy ten posterunek i to nam dało dostęp do ostrza w ciemnościach. Wygląda na to, że trzeba będzie pogadać z Szelobą. Ruszajmy zatem też przy okazji.
Zabiłem też trochę kapitanów. Rzućmy okiem jeszcze na to. Okej, to jest misja. Gdzieś tam po drodze przyjrzałem się trochę tej lokacji. Coś mamy nowego. Podczas jednej z walk chyba. To jest jakaś broń do... Holender. Nie mam łuku. Teraz mam trupi młot. Jeden z kapitanów, którego załatwiłem, zostawił to po sobie. To ich trochę poległo. Właśnie to ten gololub. Heroiczny był, ale padł. A licho z nim. No dobra. Tam jest jakiś łucznik. Ktoś mnie zobaczył na chwilę. Jest trochę zielonych strzałek. Podwójny mord. Jeżeli was interesują moje umiejętności, też powinienem to wskazać, nie? Ja jak zwykle najwięcej punktów wydaję w drapieżnika. Ale chyba na tym się zatrzymamy. Ta umiejętność pozwala mi zabijać orków jednego po drugim. Działa bardzo skutecznie. Ale myślę, że potem skierujemy się w stronę walki. Ale zobaczymy jeszcze, bo detonacja ogniska może być bardzo przyjemna, nie? Tam coś ćwiczą. Okej. Strzelić wieja guli, aby zwabić gulę. Na razie mnie to nie interesuje tak bardzo. Tego mogłem zabić, ale... Ale chciałem go przesłuchać i dowiedzieć się czegoś na temat kolejnego kapitana. Mistrz walki. O kurde, piękny się. Nie będziemy się przyglądali jego wadom i zaletom, dopóki się do niego nie zbliżę. Musimy rozpocząć to zadanie. O kurde. Tu są gule. Niech oni sobie walczą. No nie? Sobie poradzili z tymi gulami bez większych problemów, co? Tam jest jeszcze... Tam jest jeszcze ktoś, kogo mógłbym... przepytać, nie? Im więcej informacji, tym lepiej. Muk nieustępliwy. Zaczyna się robić ciekawie. Bo te łajdaki chyba są jakoś ze sobą powiązane, nie? O, właśnie tak. Ale czy oni są powiązani w sposób... sympatyczny? Czy na przykład lubią się, czy się nie lubią? A, atakuje klatki Karagorów należące do wroga. Czyli oni walczą ze sobą. Okej, nie będę im przeszkadzał. Ready! This orc seeks to draw us out. Let us show him the folly of his plan. Dogoń i pokonaj wroga. Nie mam za bardzo ochoty go teraz gonić tutaj. Zupełnie mnie to nie interesuje. Natomiast tu jest chyba jakiś artefakt, ale... On jest na górze. Dam radę tu wskoczyć po ścianie?
Ściana niestety się mi opiera. Podejdźmy sobie jeszcze kawałek tutaj. O, ten cwaniak biegł do areny. Cholera. To może być ciężkie starcie. Czy jest tu coś, co może mnie wspomóc w walce? No, na przykład mamy dwie rzeczy. Zobaczymy, co się stanie. To mi się podoba. To jest cholerna bestia i ona będzie załatwiała za mnie większość porachunków, nie? Ja nawet nie chcę z nim walczyć. Chyba tu nie mieści. O kurde, dawaj. Bardzo dobrze, skarby. Chyba sobie poradzi jednak. Nie lubi umierać. Ja tylko pozwolę sobie pozbierać skarby. Takie rzeczy mi się podobają. Klejnot życia? Kurde, tylko trzeba będzie uważać na tego dziada wielkiego, nie? Zbierajmy skarby i zmiadamy wykonywać swoją misję.